Dzień dobry, witam serdecznie. Nie, nagrywam to, ale wrzucę to dużo później. Tak, dzisiaj mam ważne rzeczy do ogłoszenia. Pierwsza, jest duży sukces. 50% trasy o godzinie 7 wieczorem drugiego dnia. A to znaczy, że pokonałem dystans w 31 godzin z hakiem. Nie, trzeba wyliczyć przerwy, przynajmniej 3 godziny i obsuwy pewne rzeczy. Takie problemy takie sobie. Muszę jednak powiedzieć, że ta część, ostatnie pół godziny tego były trochę chyba interakcją Boga, ponieważ zaczęło padać i wcześniej robiłem się trochę sen. Powieki mi się zamykały, nie mogłem się utrzymać, nie mogłem się utrzymać na nogach, tylko sądziłem, że zacznę się chwiać. Ale zaczął padać deszcz, no i ożywiłem się. Z doświadczenia wiem, że takie rzeczy to chyba nazywa się zmiana ciśnienia atmosferyczne. To usypia, ale też pobudza. Drugie, komary się pojawiły. Wziąłem ze sobą spray na komary, ale jednak to mnie zmotywowało, żeby działać. System obronny i tak dalej. Co jeszcze ciekawsze, właśnie dzień przed rozpoczęciem przygody, ja dokładnie 9 godzin zanim wsiadłem do pociągu, byłem u spowiedzi. Niezły przypadek. Co? Jak mówiłem, pobiłem rekord ustaliłem dystans o 19 wieczorem. Niestety przez deszcz, który przybierał na sile, utknąłem w dąbku. Wie, jestem obecnie jeszcze tu będę. Deszcz już nie pada, ale musi się jeszcze trochę uspokoić. Na szczęście chyba od dąbków przez symetrycznie do równoleżników jest droga. Myślę, że mogę nią spokojnie pójść i dalej iść. Zapomniałem miejscowości. Do Wejherowa na pewno nie pójdę, to jest za daleko od brzegu. Tak czy siak, jak mówiłem, znalazłem trasę, czyli połączyłem trasy i wynika, że z nich dojście do Gdańska zajmie mi 19 godzin. Jeśli ruszę za chwilę, to powinienem być na miejscu o 18. Mam prowiant z rządzeniem Boga, mam trochę zaopatrzenia, wodę, guma jeszcze jest i kawa jeszcze została. Oby tylko kiedy będę mógł znów usunąć zapasy? Dobre pytanie. Ale mogę już teraz powiedzieć. Na pewno wyniosłem z tej przygody parę wniosków, czy też lekcji na kolejne życie, więc będzie na pewno. Więc będzie na pewno mocno wspominana i w ogóle. Oczekujcie wiadomości, relacja. Podsumowanie tego wszystkiego na pewno będzie. 50% trasy, ale nie czasu. Dam sobie radę. Do następnego.